Przynosimy plon, gospodarza dom. Ej, świta, świta, poranna zorza, niesiemy z pola wieniec ze zboża. Prezentujemy wieniec dożynkowy, który zdobył pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich w Lubyczy Królewskiej. Jest tutaj ze mną pani Jadzia Szypiło, witamy ją bardzo serdecznie. Jest ona opiekunem zespołu śpiewaczego z Rozwadówki. Pani Jadzia ubrała nas do tych dożynek wojewódzkich. Te piękne stroje mamy właśnie od niej. No i pani Jadzia odpowiadała za cały obrzęd, całą tą oprawę tego wieńca, za co jesteśmy jej ogromnie wdzięczni, jej, jak i całemu zespołowi, który z nami wystąpił. Sukces, który osiągnęliśmy w tym roku na tych dożynkach wojewódzkich w Lubyczy Królewskiej, nie było łatwo osiągnąć. Na ten sukces pracowałam 14 lat, można powiedzieć. 14 lat temu zostałam sołtysem. I już wtedy postanowiłam, żeby z Dębowa, z naszego sołectwa coś było, żeby Dębów jakoś się zaprezentował. No i sukcesywnie z roku na rok robiłam te wieńce, raz lepsze, raz gorsze. No wiadomo, no i zaczęłam osiągać sukcesy. Nie ja sama oczywiście, wraz z koleżankami, które mi pomagały. No i nauczyłam się po prostu wyplatania tej sztuki pięknej, tradycyjnej, bo wszystkie moje wieńce były wite sznurkiem jutowym, co prawda na stelażu metalowym, no ale sznurkiem jutowym i zawsze starałam się je wykonywać metodą tradycyjną, z wykorzystaniem zbóż, tych takich podstawowych, owsa, jęczmienia, żyta, pszenicy, jak i również kwiatów. Prawie we wszystkich wieńcach używałam też przecudowne wstążki, symbol takiej swobody, kwiaty żywe, symbol radości, jak również owoce, warzywa, wszystko co daje nam polska ziemia, wszystkie te plony. No, ten wieniec, powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że aż tak daleko zajdzie, że osiągniemy taki sukces, z którego ogromnie się cieszymy. Nie tylko ja, ale całym zespołem, bo naprawdę bardzo wiele osób na ten sukces pracowało i cieszę się, ogromnie się cieszę, że w tej naszej komisji, która oceniała ten wieniec, byli ludzie, którzy cenią sobie kulturę i tradycje. Którzy docenili to, naprawdę ogromne podziękowania dla nich i naprawdę jestem bardzo wdzięczna, bo niejednokrotnie nie udawało nam się nawet na szczeblu gminnym zająć jakiś tam miejsc, bo wiadomo, teraz jest ważne to, co ceni oko, co widzi oko, wszystko takie piękne, nowoczesne, a ja raczej idę w tą tradycję. Kiedyś nikt nie wyciągał, nie odpalał żelazek i nie prasował słomy, nie robił kwiatów ze słomy prasowanej czy z kukurydzy, no bo kiedyś kukurydzy nie było. Wykorzystuję wszystkie materiały takie tradycyjne. Ten zespół obrzędowy to są ci właśnie młodzi ludzie, którzy kontynuują tradycje, nie wstydzą się założyć strojów tych ludowych, nie wstydzą się wziąć kosy, sierpa i cepa do ręki i pokazać to, jak było kiedyś. A jestem tu dlatego, że zaprosiła nas Edyta.
Edyta zaprosiła nas do obśpiewania tego wieńca, bo kiedy nadarzyła się okazja, więc żeby zaprezentować się na dożynkach wojewódzkich, właśnie Edyta ze swoim wieńcem został on wybrany podczas komisji tutaj na miejscu. No i wtedy Edyta zadzwoniła, poprosiła, żebym obśpiewała ten wieniec. No dla nas to też było wielkim zaszczytem, że możemy obśpiewać ten wieniec na dożynkach wojewódzkich. Najpierw te przygotowania. Rotacja młodzieży jest duża, więc za każdym razem po iluś tam latach jest znowu młoda młodzież, że tak powiem. I w tej chwili to mam taką młodzież z klas piątych szkoły podstawowej i z liceum, także rozpiętość jest duża. Bardzo przywiązuje wagę do ubioru, do strojów ludowych. Mnie to boli, jak ja widzę, że na takich dożynkach wojewódzkich panie są poubierane w stroje, no gdzieś tam z Rzeszowa, Krakowa i tak dalej. Mało, bo przecież rozległa Lubelszczyzna w każdym swoim zakątku ma inny rodzaj strojów. I te, które my prezentujemy, to są stroje nadburzańskie. A ta młodzież, która była ubrana w stroje stuletnie. To są tak zwane kratówki. To są tak zwane kratówki, bo to był strój roboczy. Kratówka to strój roboczy. Koszule, może niekoniecznie w tych pereborach szli do zbioru, ale były mniej więcej takie same, utkane z lnu i uszyte. Tak właśnie wyglądały, jak wyglądały. Natomiast no, nie pokusiłam się do tego, żeby ubrać tą młodzież w tak zwane inne fartuszki, czyli żeby to były pułki. Pułka to jest nic innego jak połowa spódnicy, kiedy już się, że tak powiem, zużyła pewna część, więc szyto z tych kratówek pułki, to takie fartuszki i one umożliwiały podbieranie, bo to było jakby oparcie zboża o ten fartuszek. Co jeszcze w tych naszych strojach? To przede wszystkim wianki, które miały nasze dziewczyny, które były no, z wieńcem, bo wieniec to było coś takiego, zwieńczenie plonu i wtedy ubierano się w najładniejsze stroje, jakie były na wsi. I wtedy szły te dziewczyny właśnie w takich wiankach, a wianki te miały bardzo zboże i kwiaty. Zboże i kwiaty. O jeszcze jednej tradycji chciałam powiedzieć. To jest tak zwana, to jest tak, że na koniec żniw zostawiało się troszeczkę zboża, to dosłownie garść zboża. I potem to zboże, to się, mówi się na tym broda. U mnie babcia mówiła, czy kwietek wbrany na polu. A polegało to na tym, że szło się na pole, brało się kwiaty, łamało się te zboże zostawione, ubierało się kwiatami, obwiązywało się oczywiście nie sznurkiem, a zbożem, wykruszało się kłosy i bronowało się sierpem dookoła. I wtedy to tak zwana była broda, gdzie nasi śpiewają, a kto brody nie piele, temu się rodzi niewiele, a kto brodę zbronuje, temu się żytko faluje. I oni wtedy ciągną chłopaka po ściernisku i to jest takie bronowanie, tak zwane bronowanie. Wyplatanie wieńca zaczynamy od zbioru zboża. Zboże zbieramy już w czerwcu, jeszcze jak ono jest niedojrzałe. Kosimy kosą bądź też sierpem ścinamy. Przebieramy je w domu i wiążemy w takie małe pęczki, wieszamy kłosami do dołu i tak suszymy te zboże, dosuszamy. Siejemy też kwiaty typu zatrwian. Wysiewa się do inspektu jeszcze wczesną wiosną.
Następnie wysadza się je do gruntu. No i w czerwcu, na początku czerwca, zbieramy i tak samo wiążemy i dosuszamy. Zboże zbieramy, staramy się wybierać najlepsze w okolicy. Najlepsze w okolicy. Jak to się odbywa? Po prostu dzwonię po sąsiadach, jak wiem, czy ja to działka, i mówię, że kradnę zboże. No i ludzie z reguły mówią, jak kradniesz, to kradnij dalej oczywiście. Mówię, że zbieram te zboże na wieniec, wszyscy są i mile zaskoczeni, i bardzo zadowoleni, pozwalają nam, nie ma żadnych tam utrudnień. Wieniec w tym roku wiłam razem z moją sąsiadką Agnieszką Tarasiuk. Zaczynałyśmy od góry, wieniec wije się od góry. Najpierw podstawę krzyża. Krzyż jest w tym wieńcu zdejmowany, co nam ułatwia zdecydowanie transport. Zaczęłyśmy od góry, później kabłonki wiłyśmy. Nasz wieniec jest bardzo ciasno związywany sznurkiem jutowym. Widać gęsty, bardzo dobry do transportu już samo to, że do Lubyczy Królewskiej 190 km około przewieźliśmy go i nic się z nim nie stało. Jest taki jakby świeżo uwity. Także mówię, wieniec zaczynamy od góry i po kolei dalsze elementy. Na końcu oczywiście jest strojenie wieńca, ubieranie w kwiatki żywe, w owoce, w warzywa. Mamy tutaj w środku wieńca też woreczki z ziarnem zbóż, z podstawowymi ziarnami zbóż, żyto, owies, jęczmień i pszenica. Mamy też słonecznik, jabłka, gruszki, śliwki, cebula, winogron, jarzębina, kalina. No wszystko to, co rodzi nasza polska ziemia, co polski rolnik zbiera. Mamy też przepiękny chleb z mąki żytniej, upieczony właśnie przez moją koleżankę, przez Agnieszkę. Ten chleb nie jest może jakoś wybitnie, nie wiem, piękny, zwykły. Na środku z krzyżem wysypanym makiem ten krzyż. Przepięknie, naprawdę. No nie wiem, co jeszcze dodać, po prostu jestem ogromnie zachwycona, dumna. Przede wszystkim jestem dumna z tego, że taki mały Dębów, bo zaledwie 30 numerów domu, a zdobył tak zaszczytne, tak wielkie miejsce, i naprawdę bardzo, bardzo ogromnie się cieszę i cieszę się również z reakcji ludzi, którzy razem z nami się cieszą. Jakżeż to miłe zaskoczenie jest, jak dzwonią do nas ludzie i gratulują. Oni mało nie płaczą. Mnie to bardzo wzrusza, naprawdę. To jest, ja uważam, że powinniśmy się wszyscy cieszyć, całą gminą, ba, całym powiatem. To jest zasługa naprawdę nas wszystkich, ale to jest doskonała promocja nie tylko gminy, ale całego powiatu. I naprawdę kultura, tradycja nie powinna nas dzielić, nie powinna, powinna nas łączyć. Powinniśmy być jednością, powinniśmy naprawdę wspólnie się cieszyć. No nie wiem, co jeszcze dodać. Naprawdę jestem ogromnie zadowolona, dumna i dziękuję całemu zespołowi. Nie tylko, to nie jest zasługa tylko moja, czy moja i Agnieszki, tylko zasługa naszego całego zespołu. Jakże ogromnie jestem wdzięczna dla pani Jadzi Szypiło, naprawdę. Dla całego zespołu jej, że nas tak cudownie ośpiewali, ubrała nas tak cudownie. Ja się w ogóle nie wstydzę. Ja bez żadnego problemu mogę założyć takiego pasiaka, czy ona gryzie, czy nie gryzie. Ja mogę tak wystąpić, naprawdę, ja po prostu czuję się w tym doskonale i naprawdę dziękuję i jestem ogromnie wdzięczna, dumna. Jeszcze muszę wspomnieć, że na tych dożynkach wojewódzkich miałyśmy przecudowne wianki na głowach. Uwiłyśmy je same. Uwicie takiego wianka zajęło nam przeszło godzinę wraz z koleżanką Agnieszką. I wyobraźcie sobie, że na tych dożynkach nikt nie miał tak pięknych wianuszków. Nawet księża podchodzili i pytali, skąd mamy takie piękne wianuszki. Były one uwite właśnie ze zboża i z kwiatów i polnych, ogrodowych. Wplatana była jarzębina i kalina. Także naprawdę to jest też takie budujące, no i takie trochę dziwne, że nie umieją takich pięknych wianuszków pleść, co,
co wydaje się choćby dla mnie takie proste. Zespół powstał bardzo dawno, ja nawet nie wiem, ja w 69 roku rozpoczęłam pracę jako gospodarz klubu rolnika w Rozwadówce i tymi sprawami zajmował się pan Jan, nieżyjący pan Jan Wegiera, to on nam układał różne przyśpiewki, ale dożynki zawsze były. Nie były to dożynki gminne może, ale były dożynki parafialne. Zawsze przy kościele zaczynało to się mszą święto, wieniec był w kościele, zawsze byli gospodarze dożynek, przeważnie to był ktoś z Rozwadówki i święciliśmy chleb i święciliśmy wieńce. Te wieńce były niewielkie, nigdy nie było takich wielkich wieńców i nie wiem do dziś skąd one się przyszły do Polski, bo te wieńce nie były większe niż no, do 1,5 metra, to już góra ten wieniec był, a nawet mniejsze. Byliśmy raz w swoim, ze swoim zespołem na dożynkach Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Janowie Lubelskim i też wtedy nasz wieniec, no też nie pamiętam, czy zajął jakieś tam zaszczytne miejsce, no ale wszyscy oglądali nasze stroje i naszą oprawę, obśpiewywanie tego wieńca. Więc na naszym terenie, to znaczy w miejscowości, konkretnie do Holiska, była taka pani Zofia Pyszko i jak mówią to pani Zofia i pan Piotr Tymoszuk, prywatnie stryj mój, to byli takimi ludźmi w owych czasach, gdzie skupiała się kultura wobec tych dwóch miejscowości, a jednej parafii, bo do Holiska jest parafią Rozwadówka i to stamtąd wyniósł się ten obrzęd dożynkowy. Ten obrzęd dożynkowy na pewno ma 50 lat, a może nawet więcej. Przewinęło się przez ten obrzęd pokolenia, bo na przykład występowały moja mama, ja, moje dzieci i moi wnukowie, także no, jest to pokoleniowe. Może mamy jakieś tam niedociągnięcia, na pewno, bo ciężko jest za każdym razem uczyć innej grupy, bo taka grupa to może być na przykład 2-3 lata, a potem już nie chce. Chociaż wcześniej, kiedy nie było tych komórek, nie było takiego internetu i tak dalej, to młodzież chętniej przyjeżdża. Dla nich była frajda wyjechać gdzieś na... przyjechał po nich autokar, więc taka integracja, wyjeżdżamy gdzieś tam, po stoiskach sobie pochodzimy. No fajnie było i zjeździliśmy na pewno prawie cały powiat. Myślę, może nie tylko nasz, ale i Parczewski trochę, zahaczyliśmy o Parczewski. Nie wiem, udało mi się, cieszę się, nie mogę się doczekać wyjazdu do Spały. Już mam babciu, a czy my na pewno pojedziemy, czy nie, czy to tak będzie? No, wszyscy mnie się pytają, także myślę, że ta młodzież rokuje jakieś 2-3 lata, że będzie w tym zespole moim, a potem zobaczymy, może nie będzie takiego zapotrzebowania, bo był okres, gdzie nie było zapotrzebowania, to były lata 2004 i w górę, to nie bardzo tam ktoś nas potrzebował, że tak powiem, ale docelowo jestem w stanie udowodnić, że było takich kop, jak teraz jedna, to było postawionych przynajmniej 6-8. Tak liczny był ten zespół, no cóż więcej mogę powiedzieć. Tak było, a jak będzie, to zobaczymy. Wieniec sołectwa Dębów, gminy Sosnówka, powiat bialski, będzie reprezentował województwo lubelskie na dożynkach prezydenckich w 2022 roku. Zapraszamy serdecznie do kibicowania. Trzymajcie za nas kciuki. W imieniu własnym, jak i pani Jadzi, chcielibyśmy też ogromnie podziękować pani dyrektor GOK-u w Sosnówce, pani Jolancie Mikulskiej, naszej koleżance, za tak ogromne zaangażowanie w tą kulturalną imprezę. Naprawdę, Jolu,
Bardzo serdecznie Ci dziękujemy za Twoje zaangażowanie, za Twoją czujność, za to, że nad wszystkim czuwałaś. No i w porę nas zgłosiłaś, naprawdę, za ten doping, za te wspieranie nas. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Dziękujemy też Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej w Sosnowce za takie wsparcie duchowe nas. Dziękujemy także Panu Wójtowi, który nas wspierał obecnością na tej imprezie. Naszym rodzinom za wspieranie nas w tak ważnym wydarzeniu. Mojemu mężowi Piotrowi Cenianowi za wyspawanie tej konstrukcji pod ten wieniec. Naprawdę, kogo pominęłam, przepraszam, ale wszystkim, którzy się przyczynili, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.